Halloween w Dubaju? Najpierw wstaliśmy. Umyliśmy się w łazience. Myśmy to poszliśmy zjeść śniadanie hotelowe. Moi drodzy, idziemy sobie na plażę i na taki pałac prezydencki. Drodzy, teraz patrzcie, tutaj widać takie coś. I lecimy, moi drodzy, dalej na marinę. Ładnym metrem. O! Ale tu bez tego dachu to masakra. Moi drodzy, marina dalej zwiedzamy. Przepiękna jest ta marina, patrzcie. Moi drodzy, patrzcie, teraz idziemy sobie do takiej restauracji. O! Takiej. Moi drodzy, teraz sobie pijemy taką lemoniadkę. Teraz jedziemy dalej na Palmę, taką ładną. Moi drodzy, wysiedliśmy z tego metra i teraz idziemy schodami, tak daleko, są piękne widoki. I idziemy sobie przesiąść się na takim innym metro i tą innym metrem pojedziemy do takiego hotelu Atlantis de Palma, gdzie sobie popatrzymy. I tak na tą palmę taką numeraj. A tu, moi drodzy, jeszcze dla was szybki, ładny taki widoczek. I taki drugi widoczek. Teraz, moi drodzy, idziemy do drugiego metra na wyspę. I patrzcie, jakie tu są piękne widoki. Pięknie tu jest, bardzo. Jedziemy metrem, za chwilę będziemy jechać metrem, który nas dowiezie do takiego ładnego plaży. Moi drodzy, zajęliśmy dobre siedzenia w metrze. I ten. No i za chwilę, moi drodzy, właśnie ruszamy. I jedziemy na tą palmę, tak, moi drodzy, bo na wyjazd na palmę. Jesteśmy, moi drodzy, w Atlantis de Palm. Tu nie można nagrywać, bo wiecie, ochrona. I moi drodzy, patrzcie, co tu się dzieje. Tu wam pokażę. Jesteśmy świata i tu są jakieś mega drogie sklepy. Nie wiem, co to jest. I jest tu pięknie. Drodzy, dalej z vlogiem. Jest tak, że jesteśmy właśnie, weszliśmy zobaczyć, co tu jest. Jak wygląda najdroższy hotel świata, Atlantis de Palm. Tak tu się prezentuje. I szukamy recepcji, żeby sobie popatrzeć tylko. I może coś zjeść tutaj. Niestety nie doszliśmy do tego recepcji, bo ona jest tylko dla ludzi, którzy śpią. A więc idziemy, moi drodzy, dalej na punkt widokowy albo na plażę, to się ustali. Moi drodzy, znaleźliśmy tu i wjeżdżamy tam na samą górę, nie wiem, które to jest piętro, ale tu jest nieźle. To jest taki po prostu luksus, to się w głowę nie mieści. Lecimy dalej. Moi drodzy, tu jest jakieś dziwne akwarium porąbane, w ogóle pół metra to na głębokości. I ten, i tam są kasy i czekamy aż będzie nasza kolej w kolejce. Moi drodzy, kolejna, niestety kolejka na ten punkt widokowy, ale dobra, nie jest taka duża, więc za chwilę będziemy i będzie mega ładnie. Moi drodzy, czajcie, że wjeżdżamy na 52 piętro. A co jest 4? Patrzcie, mówiłem, że tak się będzie wyświetlać, widzisz? Mówiłem. Wyświetla, jak jedziemy, tak? Moi drodzy, jedziemy na 52 piętro. Patrz, 17 już jest. Już mi raz. Moi drodzy, wyszliśmy i patrzcie, jaki jest widok. 52 piętro. Robi wrażenie. Jak zeszliśmy z punktu widokowego, przyszliśmy do tej samej galerii, poszliśmy do takiej ładnej restauracji chińskiej i oni tu obchodzą Halloween i dali nam takie coś fajne, bardzo miłe, bo w ogóle dzisiaj jest w Polsce Halloween. To trochę obchodzą, trochę nie. Ale dobra, idziemy właśnie zjeść sobie jedzonko, pokażę wam jedzonko. Moi drodzy, patrzcie, tak się prędują pierożki tej restauracji, ale jak to bardzo fajne. Moi drodzy, teraz jesteśmy na takim bardzo fajnej stacji. Moi drodzy, słabo, bo zrobiło się już ciemno, jak widzicie, nawet ostro ciemno. I
nie możemy znaleźć tej plaży. Tu są plaże jakieś tutaj Westin. Tam były plaże też Mariotu. I moi drodzy, wdrożyłem na tą plażę inną publiczną, to w ogóle mega w nocy, no ale to trudno. Moi drodzy, olewamy tą plażę, bo jest bardzo ciemno, jutro sobie pójdziemy na plażę. A co się teraz dzieje, już wam mówię. Idziemy teraz na marinę i nocą i będziemy patrzeć na takie wieżowce nocy. Co w dzień byliśmy. Jedziemy sobie tym metrem tradycyjnie. Moi drodzy, dalej patrzcie, jesteśmy na tej marinie, bijemy taką pizzę, 7 dyszek. Moi drodzy, teraz wyszliśmy z tej mariny i znowu jedziemy metrem już do hotelu, bo jest godzina 21 i w ogóle dzień Halloween się kończy. No i moi drodzy, za chwilę właśnie jedziemy do hotelku i powoli już pójdziemy spać. Moi drodzy, potem się umyliśmy i poszliśmy spać.